Dzień dobry Państwu. Nazywam się Dionizy Pietroń. Przyjechałem z Krakowa. Jestem absolwentem AGH, Master of Science in Business na Politechnice Warszawskiej. Jak ktoś jest z Warszawy, to wie, gdzie to jest, na Koszykowej. Podróżowałem po świecie z racji wykonywanego zawodu. Pracuję jako konsultant i wdrożeniowiec nowych technologii dla przemysłu ciężkiego. Będę miał przyjemność zabrać Państwu parę minut i przedstawić materiał, który tak płynnie i pięknie wprowadził Janusz swoją przemową. Zastanawiając się nad naszą rolą w świecie i rolą istot zarówno ze strony światła i ciemności, przyszła mi niedawno do głowy taka analogia. Gdybyśmy sobie wyobrazili, że krowy, które ludzie powszechnie hodują, w pewnym momencie zaczynają robić się coraz bardziej świadome. Nie chcą już dłużej siedzieć w swoich zagrodach, nie chcą być poddawane procesowi dojenia, zabijania, patroszenia, garbowania i tak dalej. Co byśmy robili jako ludzie, jako ich przewodnicy? Krowy to są silne zwierzęta. Owszem, można je zabić, no ale wtedy nie ma z nich pożytku. Zmusić fizycznie za bardzo by się nie dało. Popatrzmy, w dużych aglomeracjach hodowlanych krów jest po kilkaset czy kilka tysięcy, a zaganiaczy jest zaledwie paru. Trzeba wymyślić pewien system, który samoczynnie, bez naszego udziału albo z minimalnym i raczej intelektualnym, a nie fizycznym, powodowałby trwanie tego systemu jakże korzystnego dla nas. Każdy lubi zjeść i ubrać się w skórę. Proszę Państwa, wyobraźmy sobie, że analogia tylko o poziom wyżej dotyczy ludzkości. My jesteśmy takimi krowami lub owieczkami bożymi, jakkolwiek się nazwiecie. I teraz jest pytanie, co robią nasi pasterze, ponieważ to stado zaczęło się budzić tu i ówdzie. A powstają głowy do góry krowy nie chcą już dłużej znosić swojego ciężkiego losu. Patrzą w niebo, a okazuje się, że świat dookoła jest piękny, dookoła i ponad nami. A w tym duchu chciałem zaprosić Państwa do mojego krótkiego spektaklu, prezentacji i zainspirować Państwa do myślenia i działania. Chciałbym krótko omówić, kto i po co komunikuje się z nami, sposoby komunikacji istot pozaziemskich z ziemianami, wybrane treści tych komunikatów, zastosowanie praktyczne oraz wnioski, działania tu i teraz. Kto i po co komunikuje się z nami? Po pierwsze, rasy przyjazne, zainteresowane naszym wzrostem duchowo-cywilizacyjnym. Wymienię tutaj już wspomnianą wcześniej Galaktyczną Federację Światła, w tym Plejadian, Andromedan czy Arcturian. Innym kolorem zaznaczyłem rasy pasożytujące na ludziach, czyli naszych kierowników naszego stada. Zainteresowani są utrzymywaniem niewiedzy, status quo. Kreują dezinformacje. Ich ulubionym i naczelnym ośrodkiem są media i infrastruktura. Mam tu na myśli maszty nadawcze, nie będę ukrywał. Ich rolę negatywną może będzie czas, omówię później. A jeżeli chodzi o rasy, zwane są one reptoidami i szarakami, przy czym, tak jak powiedziałem, dotyczy to części tylko reptoidów. Nie chcę im krzywdy zrobić, tak samo i Greysów, ponieważ jest to olbrzymia rasa zawierająca wiele odmian istot i wiele z nich jest nam przyjaznych.
A przepraszam, że to tak się odbywa, ale to jest jedyna droga, żeby Państwu pokazać również materiał filmowy, krótki, obiecuję, nie będę tutaj zanudzał. Jeżeli chodzi o rasę Greysów, chciałem pokazać film, który spośród wszystkich, jakie widziałem, wygląda na najbardziej autentyczny. Jest on, pochodzi on z lat 70. z bazy podziemnej Dulce na granicy Stanów Zjednoczonych i Meksyku. Ponieważ film jest krótki, więc puszczę go jeszcze raz. To jest Szarak. Przypomnę, że baza Dulce ma rzekomo 7 poziomów, od poziomu 4 bodajże w dół, zamieszkiwana jest już tylko przez rasy pozaziemskie. No, tutaj mamy Greysa siedzącego za komputerem. Ludzie przypłacają życie, przemycając takie materiały, dlatego to, co wspomniał już wcześniej Janusz, możemy się śmiać, natomiast są ludzie, którzy płacą za to życiem. Rasy przyjaźnie zainteresowane naszym wzrostem duchowo-cywilizacyjnym to są Galactic Federation of Light, tak jak już wspomniałem, Plejadianie, Andromedanie, Akturianie i wiele, wiele innych. Ciemna strona mocy reprezentowana przez reptoidów i szaraków. Po co komunikują się z nami? Chęć pomocy w ewolucji, przypomnienie, kim w istocie jesteśmy oraz cele poznawcze. Jeżeli chodzi o chęć pomocy w ewolucji, otóż okazuje się, ja później wspomnę o jednym z praw kosmicznych, wszystko jest jednym i jedno jest wszystkim. Otóż my jako ludzie przez swoją troszeczkę opieszałość i ignorancję, czy małą spostrzegawczość, czy chęć do małą chęć do rozwoju, powstrzymujemy rozwój całych obszarów. I dlatego wywierany jest na nas coraz większy nacisk, byśmy się obudzili, ponieważ powstrzymujemy rozwój innych układów życia, łącznie ze zwierzętami, światem roślin, który też się rozwija i ewoluuje. Dlatego to, co oczekiwane jest od nas, jest również w interesie tychże istot. Przypomnienie, kim w istocie jesteśmy. Otóż do tej pory trwaliśmy w przekonaniu, czy narzucano nam pogląd, że jesteśmy grzeszni, niegodni i nie jesteśmy w stanie wygenerować niczego trwałego. Tu mi przychodzą różne powiedzenia i nawet przysłowia, ale nie będę ich cytował, bo szkoda powielać tą negatywną stronę wibracyjną. W każdym bądź razie okazuje się, do tego można dojść samemu, nie trzeba używać wiedzy pochodzącej z tamtej strony czy z kosmosu, że jesteśmy istotami duchowymi, które inkarnowały na podstawie prawa naturalnego w ciała. Nasze ciała są tylko wehikułami, które używamy przez pewien czas do pewnych celów, później je porzucamy. Nie ma nic to wspólnego z religią. Odsyłam do niesamowitej ilości spójnych dzieł, czy to Michaela Newtona, czy Roberta Monroe, czy chociażby regresji hipnotycznych, które się odbywają, proszę Państwa, w cieniu klinik, również tu w naszym kraju. Jeżeli ktoś ma kłopoty z życiem i nie może sobie z nim poradzić, polecam. Są instytuty wychodzenia z ciała, nawet w Polsce jest ich oddział, nie mówiąc już o Instytucie Rodzimym w Stanach. Zjawisko śnienia świadomego czy wyjścia z ciała chociażby należy do tej grupy. Jeżeli chodzi o cele poznawcze, istoty z kosmosu odbywając z nami czy organizując jakiekolwiek relacje uczą się również. Podobnie jak my uczymy się poprzez podróże i rozmowy i obcowanie z innymi nacjami. Kolejnym celem jest zaproszenie Ziemian do Galaktycznej Federacji w nawiasie światła. Jeżeli chodzi o ciemną stronę mocy, bo tak to nazwałem, oni są zainteresowani w utrzymywaniu ludzi w niewiedzy. Krowy mają
widzieć jedynie bramki ich zagrody i cieszyć się tym, co mają, czyli niewielkim skrawkiem wydzielonym trawy. Mają nie patrzeć w górę, czy nie patrzeć w dal. Jakie są metody utrzymywania nas w niewiedzy? Otóż, proszę Państwa, to, co Janusz powiedział na wstępie, te istoty, które my uważamy za złe, one siebie nie widzą jako istoty złe. Tak samo jak my, większość z nas przynajmniej, nie widzi nic złego w tym, że krowy hoduje się, ja się przyczepiłem do tych krów, ale tak już padło, że hoduje się krowy i później się je prowadzi na rzeź, zabija się ich dzieci, garbuje. Tak samo te istoty, które, że tak powiem, nami się opiekują w cudzysłów, one nie widzą w tym nic złego. Dlatego chciałem podkreślić, że gdybyśmy przyjrzeli się chorobie, każdy z nas przechodził choroby, lekkie lub cięższe, jeżeli tylko nie zakończyły się zgonem, a popatrzymy wstecz, jak wiele uczy choroba, jak wiele uczy dolegliwość, jak bardzo mobilizuje organizm i duszę do rozwoju, do rozmyślań, do dociekań. Ciemna strona mocy to są tak jakby pasożyty. One na chorym organizmie od razu zaczynają harce i rozwijają się dopóty my im, czyli ten organizm chory im na to pozwoli. Analogia choroby jest i pasożytów jest tutaj najlepsza w moim pojęciu dla opisania tychże naszych włodarzy. Oni zrobią wszystko, na co my im tylko pozwolimy i to robią, proszę Państwa, to pokażę Wam na końcu wykładu. Dlatego tutaj, Janusz, nie ma co mieć żadnych złudzeń. Oni po prostu wykonują swoją robotę do końca i zrobią ją do końca. Jeżeli będzie konieczna inwazja, zrobią inwazję. Tu nie ma żadnych altruizmów, oni mają grać swoją rolę, a my mamy dojrzeć przy ich udziale. Strach, wina, wstyd, przymus. Proszę Państwa, rozejrzyjmy się tylko dookoła. Instytucje, które używają tych narzędzi. Te narzędzia są wypracowane przez lata, bo chcę tutaj podkreślić, że istoty, które zdeprawowały naszą kulturę sprzed, przybywając tu, to też o tym wspominał Janusz, wiele tysięcy, czy dziesiątków, czy setek tysięcy lat temu, one używały gotowego schematu. To jest, proszę Państwa, tak jak w korporacjach. W korporacjach nie przebija się, bardzo rzadko robi się burzę mózgów. Tam są gotowe schematy. Tak samo zasiedlenie i opanowanie ziemi odbyło się przy pomocy gotowego schematu. I narzędzia takie instytucjonalne, zanim dziecko otworzy oczy, już leje się mu coś na głowę i mówi się pewne, że tak powiem, formuły. Następnie ślubowania, począwszy od pierwszaków, organizacje takie jak scouting czy harcerstwo, gdzie są struktury, gdzie masz przełożonego. Używanie słowa musisz. Proszę Państwa, ja bardzo dużo pracowałem z Niemcami i Austriakami. Powszechne słowo to jest du musst. I w tej chwili, będąc świadomy, zastanówmy się, jak często używamy słowa muszę, musisz. A strach, wina, wstyd. Alex Collier, który jest mentorem czy kontaktowcem Andromedan. On podkreśla, że ilekroć słyszę, że jesteśmy grzeszni, chce mi się wymiotować. Dokładnie tak mówił w wywiadzie, polecam gorąco, w zeszłym roku Bill Ryan i Kerry Cassidy przeprowadzili fascynujący wywiad z Alexem Collierem. Proszę Państwa, te istoty są zdecydowanie nastawione na interes własny i na wprowadzanie systemów kontroli. Jeżeli chodzi o sposoby komunikacji, proszę Państwa, były one przeróżne i ja bym powiedział, że wszystkie możliwe. Jak tak pomyślałem, przygotowując prezentację dla Państwa, wszystkie możliwe. Ja w swojej krótkiej prezentacji tylko pokażę Wam no, dosłownie wybrane. Transmisja via media. Myślicie Państwo, że się nie odbyła? Otóż ja też myślałem, że się nie odbyła. Dlaczego oni nigdy się nie pokazali w telewizji? Otóż się pokazali. Tylko skutek był opłakany. Zaraz Wam pokażę film, albo od razu Wam pokażę ten film. Otóż w roku 1977 o godzinie 5 po południu, to była wtedy godzina największej oglądalności,
w jednej z centralnych stacji informacyjnych pojawiło się zakłócenie. Najpierw obraz zaczął migać, później został przerwany. I na 6 minut wygasł, a w tle pojawił się głos. No i ten głos zaraz Państwu zareprezentuję z napisami, co on mówił. Po czym audycja została przywrócona, tylko że zakłócenie było tak potężne, że w miejsce wiadomości weszły bajki dla dzieci. Poprzekręcały się zupełnie programy. Ja spędziłem trochę czasu na dochodzeniu, czy to było możliwe w tamtym czasie, żeby nastąpiła taka turbulencja transmisyjna. Proszę Państwa, transmisje radiowe czy telewizyjne szczególnie są wykonywane na bardzo dużej częstości. A już Wam puszczę szybciutko ten film. Jegomość przedstawił się jako Wrylon, jako komandor pewnej jednostki pochodzącej właśnie z Federacji Galaktycznej i ostrzegał, że jeżeli ludzkość będzie kontynuować swój kurs, doprowadzi on do katastrofy fizycznej i takiej, jak tutaj żeśmy wspominali, ewolucyjnej. Przestrzegał ludzkość przed tyranią, do jakiej nasza ignorancja może doprowadzić. No, to jest mniej więcej to, co powiedziałem po angielsku. A zobaczmy technicznie, jak to wyglądało. Przepraszam, ja cofnę, bo tego jegomościa chcę pokazać Państwu w wiadomościach. O. Nagle zanika. Przez lata widzieliście nas jako światła na niebie, mówimy do was w pokoju i mądrości, a jak do naszych braci. Przychodzimy, by ostrzec was przed przeznaczeniem waszej rasy i świata, jeśli po to, żebyście mogli zakomunikować ją do waszych braci. Wasza planeta przechodzi do nowego wieku wodnika. Wiek ten może być wiekiem ogromnych przemian i ewolucji dla waszej rasy. A tylko wówczas, jeżeli wasi przywódcy będą świadomi sił ciemności i ich działania. Wszystkie bronie, zagłady i evil, czyli zła, muszą być usunięte. Macie krótki czas, by żyć razem w pokoju i przyjaźni. Ja to zatrzymam, bo to jest dokładnie to, co się dzieje w tej chwili, czym my tutaj jesteśmy i co stanowimy. Małe grupy na całej planecie dowiadują się tego, czyli tego przesłania o rozwoju i trwają po to, żeby przesyłać, edukować światło rodzącego się nowego czasu dla reszty. To jest to, co wymagane jest od nas i od was. Jeżeli Państwo wrócicie do swoich domów, trzeba to wszystko, o czym my tu słyszymy i do czego jesteście przekonani oczywiście, po pierwsze sprawdzić, a jeżeli sprawdzicie i przekonacie się, podać dalej. Bo to jest to, o czym on tu mówił. Małe grupy mają uświadomić reszcie. Jesteście wolni do zaakceptowania lub odrzucenia tego, co my tutaj będziemy uczyć, czy co będziemy posyłać dalej.
Ale tylko ci, którzy nauczą się żyć w pokoju, przejdą do wyższego, na wyższy stopień ewolucji. I słuchajcie, ten przekaz, ja go czytam nie pierwszy raz, może drugi, ale on akurat nieprzypadkowo mi tu utkwił, ponieważ dalsze przekazy, które wam będę pokazywał, mówią mniej więcej to samo, trochę inny sposób. Dalej wróciły bajki dla dzieci, to znaczy nie wróciły, bo ich tam nie było. Były kompletne, wszystko się pokićkało. Ludzie dzwonili później, interweniowali, wypowiadali się eksperci, bo to jeszcze były czasy, kiedy eksperci próbowali się wypowiadać. Dzisiaj jak samolot wylądował w lesie, to nikt nawet się nie wypowiada, bo się boi. Dawniej jeszcze ktoś starał się społeczeństwu coś wytłumaczyć i odpowiedzieć na jego wołanie. Przepraszam, źle powiedziałem, nie wylądował w lesie, tylko został wylądowany w lesie. Czyli to mamy transmisję via media. Następny sposób kontaktu to jest poprzez kontaktowców. Wspomnę tu tylko kilku, to jest Sheldon Naidoo, Alex Collier, Bill Maher, David Icke. Davida Icke'a omówiliśmy już wcześniej, przewijał się. Bill Maher znany jest już na 10. stronę, już zdążono, że tak powiem, obrobić go i dać mu złą reputację. Natomiast zdjęcia i materiały filmowe, które on zrobił i materiały nagraniowe są kompletnie nie do podważenia. Jeżeli chodzi o Alexa Colliera, serdecznie polecam. To jest człowiek, który twierdzi, nazwijmy to, że twierdzi, że ma kontakt z Andromedanami. I proszę Państwa, tu chcę jeszcze kolejną rzecz podkreślić. Nieważne jest źródło, albo inaczej, źródło jest ważne, ale ma drugoplanową ważność. Dla nas liczy się użyteczność przekazu dla nas. Czyli nie chcę wam opowiadać dzisiaj przeróżnych bajek i pokazywać kolorowych zdjęć, żebyście wyszli zadowoleni, kupili lody i skończyło się. Chodzi o to, żeby pewne informacje poddać ważeniu, czy to będzie użyteczne dla mnie, czy nie, po czym próbować je aplikować. I tak bym chciał, żeby ta prezentacja państwu utkwiła w pamięci. Jeżeli chodzi o channelingi, to jest zjawisko znowu nieznane, ponieważ w naszej kulturze wręcz się go zabrania robienia. Owszem, ono jest niebezpieczne. Ja się jeszcze zajmuję radiestezją spośród bardzo wielu rzeczy, którymi się pasjonuję i zajmuję. I miałem do czynienia z channelingami, proszę Państwa. Także zachęcam do zapoznania się z przekazami Daryla Anki. Jest to Amerykanin w wieku około 40 paru lat, który od lat 30 dobrowolnie mówi albo oddaje swoje ciało dla pewnych istot zbiorowej inteligencji, jak mówią o sobie, nazywają siebie Bashar, czyli przewodnicy. Ostatnim sposobem komunikacji są kontakty bezpośrednie, mam na myśli przeloty z statków, przy czym tutaj te cywilizacje raczej przysyłają na przeloty i demonstracje tak zwane scout ships, to są dyski o średnicy czy jednostki o średnicy kilkudziesięciu metrów, przy czym te statki matki zlatują bardzo rzadko albo, że tak powiem, trwają, ale niewidzialne dla nas. Natomiast jeden z takich spektakularnych przelotów statku matki miał miejsce nad Phoenix. To są tak zwane light over Phoenix. I to przeleciała cywilizacja, która prawdopodobnie jest pierwszą, która już podobno jest wybrana kolejność tych, którzy tutaj będą się z nami komunikować jako pierwsi oficjalnie, już są namaszczona jest kolejność. I to byli właśnie przedstawiciele tej cywilizacji, która ma być jako pierwsza. Jeżeli chodzi o istoty, które będą się z nami, czy już się z nami komunikują, jest ich wiele. Ja wybrałem na poczet tej prezentacji Galaktyczną Federację Światła,
powstała około 4,5 miliarda lat wstecz jako odpowiedź na pojawienie się i ekspansję ciemnej mocy. I teraz proszę Państwa, tutaj jakby ktoś zadawał filozoficzne pytanie, skąd się wzięła ta ciemna moc? Otóż okazuje się, że jak zaczniemy drążyć pytaniami, a dlaczego, cofać się z tyłu do początku kreacji, okaże się, że wykreowane zostały co najmniej dwa scenariusze, czy dwa światy, nazwijmy to światy. W jednym z tych światów panował pokój, przyjaźń, miłość i nie było, i że tak powiem, ta społeczność wykreowana została zostawiona samej sobie. Druga, co najmniej druga, z rzeczywistości wykreowanych przez siewców życia, czyli tych pomocników stwórcy, jeżeli nie pominąłem jakichś kolejnych etapów między stwórcą a tymi siewcami życia, oni wykreowali świat, gdzie tam już nie było tak łatwo. Właśnie świat dualizmów. Białe, czarne, zimne, ciepłe, gorące, niegorące. Okazuje się, letnie. Okazuje się, że w świecie dualizmów, tam gdzie istnieją pasożyty, wirusy, choroby, nieszczęścia, dochodzi do szybszego skoku i ewolucyjnego i duchowego. Dlatego te istoty, czy na przykład służby specjalne, o których wczoraj była mowa, które tutaj na pewno są na sali, oni z jednej strony, no możemy na nich wieszać psy i mówić, że to są źli, że gdyby nie oni, to by było tak bardzo fajnie. Okazuje się, że tak nie do końca. To są, że tak powiem, elementy systemu, który w ogólnym rozrachunku ma nas pchać do przodu, co wcale nie legitymuje działań tychże członków tych służb, które nieraz są okrutne. Natomiast patrząc z góry, to jest tak, jak oni są, tak jak choroba. Tak samo ciemna moc też została nam przysłana jako choroba, która ma nas popchnąć do przodu. Jeżeli chodzi o Galaktyczną Federację Światła, powstała, kiedy powstała, jako odpowiedź na ciemną moc, rzesza na obecną chwilę według przekazów jej członków około 200 tysięcy różnych zrzeszeń i związków. I co ciekawe, około 40% z tego to istoty humanoidalne. Jeżeli chodzi o kontaktowców, bo taką drogę żeśmy sobie tutaj dla tej prezentacji wybrali, są zdjęcia niektórych, to jest Mike Quincy, po lewej stronie u góry mamy Bashara, czyli Daryla Anke, po prawej stronie mamy Sheldon Naidu, a na dole David Icke. Tu oczywiście powinni się znaleźć i Collier, i Bill Maher, i wielu, wielu innych. No nie, mamy ograniczony czas dzisiaj, nie będę was przetrzymywał do jutra, więc szybciutko. Sheldon Naidu twierdzi, że jest przedstawicielem Saturian. Opowiada dużo i na to wam chcę zwrócić uwagę, bo na necie możecie posłuchać jego, on bardzo fajnie i przystępnie opowiada. Co więcej, pojawiają się przekazy, taki metaliczny głos poszczególnych dowódców ze statków, Salusa, Gabriel, mają różne nazwy. Ja zachęcam do słuchania, bo to jest fajne. Stanowi to opcję dla programów telewizyjnych. Ja nie wiem, co jest w tej chwili w telewizji, bo od paru lat nie mam telewizji. Natomiast z tego, co widzę po hotelach, jak słucham, no to zacząć dzień na przykład od 10-minutowej transmisji z jednego statków, to jest fascynująca przygoda i ustawia wam, słuchajcie, dzień, całą resztę dnia na plus. Jeżeli chodzi o pierwszy kontakt, bo Sheldon Naidu opowiada dużo o tym, co się stanie po tym, jak oni wylądują. Oni wylądują, bo taki jest cel, żebyśmy wreszcie spotkali się z naszymi braćmi kosmicznymi, Saturianie. Otóż podaje dokładny scenariusz, że najpierw będzie to zapoznanie, czyli ludzie będą zapraszani do zwiedzenia statków, do przelotów po galaktyce. Następnie będzie odtajnienie historii. Historii przez duże H, historii ludzkości, historii zniewolenia, narzędzi, w jakich nas zniewalano. Otóż oni, i to jak jeden mąż z różnych źródeł, mówi się, że największe autorytety, które w tej chwili, że tak powiem, stoją na piedestale, mogą się zatrząść i upaść po tym, co usłyszymy i co nam się udowodni.
Na przykład mówi się, że będziemy mieli twardy dowód na to, co wam już powiedziałem wcześniej, co sobie i tak twardo możemy tu jako ludzie udowodnić o niezależności życia od ciała. Jeżeli chodzi o technologie, zapewnią nam znowu to, co już dawno na Ziemi jest, bo mamy i generatory wolnej energii, pokażę wam jeden na końcu, i wszelkie inne środki do życia, do realizacji, do samorealizacji bez zmartwienia. 8 minut mam jeszcze, więc lecę dalej. A wszystko to ma prowadzić do realizacji siebie. Proszę Państwa, nie ukrywam, że to jest mój ulubiony kontakt. To jest Daryl Anka. Ktoś poświęcił ogrom swojego czasu i na YouTube możecie znaleźć kupę wywiadów interaktywnych, bo jemu się zadaje pytania tej cywilizacji. Odpowiedzi są porażające. Ja przesłuchałem w sumie parę godzin, ładnych godzin, jeśli nie kilkanaście. Nie mogę znaleźć haka wewnętrznego, nawet jakbym chciał ich, bo bardzo chcę ich podważyć. Patrzę sceptycznie, natomiast przekazy są niesamowite i co więcej są użyteczne. Szybciutko mówię. Pochodzą z planety, jak sami twierdzą, Esasani, miejsce żyjącego światła. Są to hybrydy ludzi i Grace'ów. I to jest pytanie moje do niego, ale niestety jeszcze nie dane mi było go zadać, czy ludzie się na to zgodzili, żeby mieć hybrydy z Grace'ami. Nikt do tej pory jeszcze nie zadał tego pytania Basharowi. Niemniej twierdzi, że my jako ludzie sami żeśmy ich wykreowali, żeby oni nas obudzili, powiedzieli, kim naprawdę jesteśmy, to co tutaj mówiłem. Pochodzą z innej czasoprzestrzeni, niemniej w kierunku Oriona, gdyby te dwie czasoprzestrzenie się nałożyły, moglibyśmy, że tak powiem, ich lokalizować 500 lat świetlnych. To są informacje podstawowe, a teraz są informacje, które możemy już brać praktycznie do życia i stosować od razu, siedząc tu i wychodząc. Istnieją 4 prawa stwórcze. To, że istniejesz, że co zasiejesz i zbierzesz, nic nowego. A wszystko jest jednym, a jedno wszystkim. Wszystko się zmienia z wyjątkiem 3 pierwszych praw, czyli change is a constant. Czy zmiana jest nieodzowna, nieunikniona i zawsze zachodzi, czy nam się to podoba, czy nie. A coś, co mnie fascynuje i powala. Circumstances do not matter, your state of being does. Okoliczności nie mają znaczenia. Ty nadajesz znaczenie, przypinasz etykiety okolicznościom. Tyczy się to wszystkiego. Czyli kradzież auta może być wielką katastrofą, ale jeżeli sobie to oetykietkujesz, że jest to wreszcie dla ciebie okazja, żeby pospacerować i przyjrzeć się i pobyć z naturą i doznać na przykład oświecenia, wtedy jest to najlepsze zdarzenie, jakie się może przytrafić. Informacja, rada ma służyć słuchaczowi w praktyce, źródło jest drugorzędne, to już mówiłem. A żyjemy w światłach równoległych. Proszę Państwa, to, co się będzie działo na Ziemi, co już się dzieje, co się dzieje w każdym momencie, to jest nic innego jak kreacja od zera, totalna kreacja. Każdy moment. My działamy tak, według Bashara, jak telewizor. Wiązka elektronów rysuje każdorazowo, sekunda po sekundzie, czy nie sekunda, moment po momencie rysuje rzeczywistość od zera. Ma to kolosalne wnioski. Nie mam czasu tego teraz omawiać, bo chcę pokazać jeszcze więcej rzeczy, ale zostawiam was z tym. Jasna i ciemna strona mocy omówiliśmy. Spotkanie w pół drogi. Takie spotkanie z innymi cywilizacjami może tylko odbyć się w pół drogi. Proszę Państwa, jeżeli by teraz wylądowali tutaj, tam na tym budującym się na przykład stadionie, co by się stało? Przyszłaby Straż Miejska i by ich aresztowała. Dlatego taka jest wasza rola, żeby opowiadać, patrzeć w niebo, bo zaczynają się przeloty. Jeżeli chodzi o tak zwaną kwarantannę, oni twierdzą, że wszystkie nacje ze strony światła dawno już przyjęły sobie okres kwarantanny, czyli dają nam czas do 2012 roku i do tamtego czasu nie będą lądować. Tak jest według niego. Później po 2012 roku, czytając naszą obecną energię, bo na tym polega przepowiadanie przyszłości, proszę Państwa, nie ma takiej osoby, która
bo po prostu to inaczej trochę działa, która by mogła przepowiedzieć przyszłość dokładnie. Nie. Oczywiście zdarzenia mało odległe w czasie można przepowiedzieć z wielką dokładnością, z wielkim prawdopodobieństwem, ale to, co jest bardzo odległe w czasie, ma eksponencjalnie malejące prawdopodobieństwo samorealizacji. Skąd się to bierze? Z energii. Otóż jeżeli idziecie do wróżki, ona czyta wasz stan emocjonalno-energetyczno-informacyjny. I na tej podstawie widzi ścieżkę, waszą linię czasu i po tej linii się porusza i przepowiada. Oczywiście parę z tych przepowiedni to są, że tak powiem, samospełniające się nakazy hipnotyczne i one się realizują. Proszę Państwa, dlatego wracając, bo to szerokie tematy. Niemniej, czytając naszą energię, po 2012 roku mają się zacząć kontakty tylko jeżeli my będziemy chcieli, małych społeczności z tamtą stroną. A do 2015 roku wszyscy powiedział, że nie pytajcie mnie jak, ale wszyscy na Ziemi będą już wiedzieć, że życie jest we wszechświecie powszechne. Na szczęście swoim gadaniem omówiłem już parę punktów, dlatego możemy lecieć dalej. Przekazy, a rzeczywistość, kim jesteśmy, duch w ciele, istnieją światy równoległe. Przejście z czwartego do piątego wymiaru to jest to, co się odbywa w tej chwili i dlaczego mamy tysiące statków na orbicie w tej chwili. Możecie je zobaczyć, bo są kamery na stacji tej International Space Station. Możecie zobaczyć, co się dzieje. Są nawet zdjęcia high definition. Pojawia się pojęcie czasu, które zniknie po przejściu do piątego wymiaru. Nasze życie ma być tak jak film z dawnego aparatu. Patrzymy na klatki i wybieramy sobie, w jakim momencie chcemy naszą uwagę, że tak powiem, zogniskować. Istnieje coś takiego jak wyższe ja, oversoul. To też odsyłam Państwa, jeżeli to Was zainteresowało, temat fascynujący. Wnioski praktyczne, realizacja marzeń. Jeżeli mamy jakieś marzenie, a wyższe ja, o którym wspomniałem, podsyła nam na początku drobną okoliczność. Jeżeli zadziałamy, to podsyła nam większą lub docelową okoliczność realizującą nasze marzenie. Krótki przykład. Instruktor narciarski. Chcesz zostać instruktorem? Proszę bardzo, marzysz o tym. Idziesz na stok, w pewnym momencie okazuje się, że jest pani, która prosi, mówi pan pomóc, bo nie mogę zjechać z góry. No to ustawiasz ją w tym pługu, ustawiasz i po 10 minutach albo się decydujesz, że już nie masz siły i nie masz już ochoty być instruktorem, bo jak ją 16 raz podnosisz 60-kilową w butach narciarskich panią z ziemi, to już ci ten instruktor wyparował z głowy, koniec marzenia, pojawiają się następne. Natomiast jeżeli ci się to podoba, okazuje się, że tam już jest grupka, że tu już jest kurs, że pani ci dała telefon, umawiacie się, ona przyjeżdża z instruktorką. To jest przykład, ale to jest praktyka, z którą chciałem was zostawić, żebyście sobie ją poćwiczyli. Kolejna fascynująca rzecz, już Janusz mi kiwa, ale mówię szybko. Zmiana siebie, a inercja zmiany rzeczywistości wokół. Otóż, jeżeli zmienicie siebie na skutek czegokolwiek, medytacji, ciężkich prób, biczowania, nie spodziewajcie się, że zaraz się zmieni świat dookoła. Nie może się zmienić, dlatego, bo świat zostawia wam okazję, wam jako zmienionym jednostkom, żebyście przećwiczyli na starym świecie wasze nowe zachowanie. Dopiero jak ten test przejdziecie, świat zaczyna się zmieniać dookoła. Też fascynująca rzecz, ja się ją dowiedziałem właśnie z przekazów Baszara, nie z książeczki w czarnych, twardych okładkach, nie z wykładów raz w tygodniu, godzina, nie. Dlatego zachęcam was. Przekazy a życie, to jest ostatni punkt i tutaj, proszę Państwa, już żarty, jeżeli były, to na chwilę odstawiamy na bok. Są smugi chemiczne, chemtrails. Czarna strona, proszę Państwa, widzi, że my się budzimy, że jest coraz więcej ludzi. Ja mam tu kontakt przez nasze kręgi i nie tylko. Takich ludzi, spotkań, organizacji jest coraz więcej. Oni widzą, że krowy zaczynają nagle ze sobą rozmawiać. I oni postanowili ukrócić te rozmowy. Proszę Państwa, teraz jak my mówimy, nad naszymi głowami latają eskadry samolotów nieoznaczonych i nieoznakowanych i wysypują coś nam na głowę.
wysokość przelotowa między 3 a 10 tysięcy metrów. 10 tysięcy to są przelotowe, praktycznie nie widać takiego samolociku, słychać buczenie i trzeba wytężyć wzrok. Natomiast te samoloty, które widzicie, od nich się jasno światło odbija, jak weźmiecie lornetkę, teleskop trudno. Lornetką zobaczycie, one nie mają oznaczeń. To są samoloty nieraz identyczne, latają w tej chwili parami na niedozwolonych odległościach między sobą. Robią krzyże, gwiazdy, zaraz wam to pokażę. Zwracajcie uwagę na rzeczywistość wokół was. Zwracajcie uwagę, co lata w powietrzu. Od 5 dni Kraków jest pokryty pyłami. To są rzeczy niesamowite. W tej chwili krowy są dziesiątkowane. Nie można zabić wszystkich krów, bo nagle się zbuntują. Polecą i zamkną lotniska. Nie, w tej chwili jesteśmy truci z powietrza, spokojnie, powoli. My, przyroda wokół i Ziemia. Ziemia GMO. Otóż w Krakowie odbył się protest. Nie wiem, czy wiecie, w miejscowości Stryszów, 40 kilometrów od Krakowa, jest gospodarstwo ekologiczne, praktycznie samowystarczalne, powołane do życia jako przykład dla nas. Te wspólnoty, z którymi będą kontakty, które będą latać po galaktyce, jak myślicie, one przecież muszą powstać. One nie mogą powstać na papierze, my je musimy stworzyć. I to jest zachęta do działania. Otóż to jest cel, jaki ciemna strona sobie wzięła na celownik. Będziesz miał już niedługo urządzenie do wytwarzania wolnej energii. Będziesz się poruszał, grzał, pompował sobie wodę ze studni, którą wykopiesz. Ale przez rozpylania, które w tej chwili się odbywają, zaraz wam je pokażę, nie będziesz mógł zebrać plonów, ponieważ środki, które oni używają, wysiewają aluminium, między innymi, powoduje jałowienie gleby. Nie ma plonów. Rośliny obumierają. Zresztą zobaczcie, porozmawiajcie z rolnikami w tym roku, co się dzieje. Wcześniej opadają liście czereśni, wiśni, schną, selery nie mają liści i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A to jest dopiero początek. Okazuje się, że firmy, koncerny produkujące żywność genetycznie modyfikowaną już produkują żywność odporną na aluminium. Także nawet jak sobie powołasz wspólnotę, dojdziesz do wniosku, że ten Pietroń tam coś mówił i tu inni, oni mieli rację, trzeba się wynieść, zrobić sobie własną wspólnotę, nie mówić już do szefa, tak jest w firmie i płacić za benzynę i tak dalej, ja sobie zrobię swoje gospodarstwo. Ale już, oni już w tej chwili to przewidzieli. I w tej chwili jest truta ziemia tak, żebyś sobie sam nie mógł tam porządzić, bo nie będziesz miał papu, a papu będziesz mógł kupić, ale w firmie, która ci sprzeda żywność GMO, a ona ma taką cechę, że owszem, wyrośnie ci coś, oczywiście dostaniesz w pierwszym pokoleniu GMO zanik narządów wewnętrznych czy deformacja, w drugim drugie pokolenie 50% nowotwór, trzecie pokolenie bezpłodne. To są badania na szczurach, możecie zobaczyć. Jeżeli chodzi o manifestacje, Nowy Jork, Moskwa, Polska, też wam pokażę, ale nie wszystko, tylko drobniutkie. Ale wróćmy. To już jest koniec prezentacji. Chcę wam te chemtrails pokazać, bo to po prostu jest coś takiego, co jest czymś bulwersującym. Tu nie możesz zapalić papierosa, wyjść gazetę, że tak powiem, poczytać, bo na łeb ci i tak już to leci. Także przed tym nie ma ucieczki. Włączysz film z polskimi siatkarkami, będzie bardzo fajnie przez godzinę, ale później wyjdziesz znowu i znowu zobaczysz. To jest piękny dzień, w którym nie było ani jednej chmurki. I teraz proszę państwa, od północno-zachodniej strony, skąd była cyrkulacja, latały samoloty jeden po drugim. I jak fajnie latały. Otóż zostawiały smugi chemiczne, przy czym wlatując na centrum Krakowa, ja mieszkam, tu jest strona w kierunku centrum Krakowa, oni wyłączali to rozpylanie i wracali i siali od nowa. I ja mam ten ciekawy moment, kiedy on wyłącza rozpylanie. Tu są kolejne smugi, rozpyla, przelatuje tu na drzewo, jeszcze jest smuga, ciągnie. A później ją wyłącza i robi się z niego grzeczny samolot. Proszę państwa, ja zadzwoniłem na policję. Przyjechała policja, zaczęła, że tak powiem, mnie traktować, bo to oni nie chcą mieć problemów i tak dalej, ale ja ich wziąłem na balkon i im pokazałem, co się dzieje. To im szczena opadła. Później ze mną rozmawiali, mówi, panie, ale co tu zrobić, z kim gadać, z wojskiem?
Co? Teraz mam tutaj słówko do służb specjalnych, bo tutaj jesteście na sali. Przecież wam to też leci na łeb i waszym dzieciom. Mam kolejne filmy, ale ponieważ ja tak naprawdę jestem instruktorem narciarstwa i dlatego się tak go przyczepiłem, jeździłem przez szereg lat do Włoch. A tylko tego zdjęcia nie widać. Zaraz, momencik. O czemu? Dobrze. Proszę państwa, no widać tyle, co widać. Zaraz go uruchomię. Proszę państwa, we Włoszech, w Dolomitach, gdzie się jeździ po to, żeby, że tak powiem, doświadczać pięknego słońca. W tym roku, zaczęło się już w zeszłym roku, ale w tym roku rano piękne, bezchmurne niebo, przylatuje flota samolotów i w ciągu paru godzin, proszę państwa, robią kompletne zniszczenie. Już to zrobimy. Dobra, sobie poradzimy z tym. O, to jest niebieskie niebo, pojawiają się smuszki tam i z powrotem. A to jest, proszę państwa, po trzech godzinach. Po trzech godzinach zrobili tak, że z niebieskiego nieba zrobiło się białe niebo. Przez cały tydzień w ogóle nie używaliśmy kremów na wysokości 2000 tam, czy 1700 do 2500. Nie trzeba było. I takie niebo macie wy w tej chwili nad Wrocławiem. Mamy w Krakowie od paru miesięcy non-stop naloty. Powstają przeróżne znaki, oni tworzą, w ogóle sobie zrobią już jaja z ludzi, robią krzyże, robią gwiazdy, latają tak jak już mówiłem, jak chcą, gdzie chcą, a wczoraj widziałem lądujące samoloty AWACS, jeden po drugim na Balicach w Krakowie. No to macie, po to macie Unię i po to macie siły zbrojne, żeby was chroniły. Takie AWACS-y właśnie koordynują, bo to trzeba skoordynować tą akcję. Ma być wysiane, proszę państwa, w tym roku, w tym, który już na przełomie, czy w następnym, 200 milionów ton. 200 milionów ton aluminium. My żeśmy mieli fabrykę aluminium koło Krakowa w Skawinie. To krowy, to było tak, że krowy łamały się na polu. Dochodzi do takiej degeneracji układu szkieletowego, że kręgosłupy się łamały krową pod ich ciężarem. A jeżeli chodzi o dlaczego nam to robią? Między innymi dlatego, że już wchodzą urządzenia, że tak powiem, wydobywają się. Za dużo jest ludzi, którzy podnoszą głowę. I proszę państwa, trafiłem na jedno z wielu urządzeń Free Energy. Nie wiem, czy to jest akurat to, które będę miał w domu i do którego zachęcam, ale czuję, że to już jest ten moment. O tym mówią przekazy wielokrotnie. Pokażę tylko państwu jeszcze filmik z tego i kończymy. No, sobie pozamykałem. Gdzie jest Amazing Power, Mac Power? To jest urządzenie, proszę państwa, które jest od wielu lat anonsowane, bo to przecież wiemy o zjawisku Zero Point. To jest wycinek akurat z telewizji Sky News, natomiast akurat o tym urządzeniu pochodzącym od tego wynalazcy czy konstruktora słyszałem z innych źródeł. Jeżeli państwo jesteście zainteresowani, strona nazywa się Mag Power, tak jak magnetyczny power. Mag Power. Proszę państwa, przerywam to, bo sobie przypomniałem, że mam jeszcze najważniejszy slajd. Janusz, możesz mnie zabić tym, czym masz. Proszę państwa, popełniłbym, po prostu by ta prezentacja była niepełna. O co chodzi? Cokolwiek się dowiadujecie w tej chwili z tego świata, w którym egzystujemy, jest to świat oparty na konstrukcji piramidalnej. Piramidalnej to jest tak zwane pyramidal power structure.
To jest największa pułapka, którą nam zafundowali reptilianie i będą nam do końca wymieniać jedynie psujące się elementy piramidy. Będą upadać biura turystyczne, na ich miejsce wejdzie nowe biuro turystyczne, ale ciągle piramida będzie piramidą. To jest system, który tworzy ten matrix, który mamy. Dlatego jak idziecie do wyborów na Boga, wiedzcie, że wy tylko podmieniacie jakiś element piramidy. Nie. Trzeba stworzyć i kierunek jest jeden. Tworzenie struktury holograficznej. Jakkolwiek ją nazwiecie, chodzi o struktury samowystarczalne, małe, lokalne, które nawet jak jest jedna zniszczona, obok egzystuje bliźniacza. Ich się nie da przejąć. Tak została Ziemia przejęta przez pasożyty. Otóż po inwazji zafundowano nam struktury piramidalne, czyli korporacje. Macie prezesa, zarząd i wielotysięczne korporacje, ale one wystarczy podmienić prezesa tego w górze i on rozwali wam już całą piramidę. Najlepsi ludzie gdzieś tam oddryfują i cały system będzie sobie się dalej toczył i swoje mnożył patologie. Dlatego małe grupy ludzi, niezależne, mające własnego lekarza, zielarza, radiestetę, hodująca, że tak powiem, płody rolne i zwierzęta, cokolwiek, samo, że tak powiem, wystarczalna. To jest kierunek i z takimi wspólnotami oni się będą kontaktować. Proszę Państwa, świadome wybory, banki. Macie kupę pieniędzy w bankach. Wiecie, na co banki inwestują? Właśnie w ogromne molochy, korporacje, które wam dają zatrutą żywność. Świadome wybory. Picie mleka w szkole. Dlaczego dzieci muszą pić mleko w szkole? 80% kazeiny niestrawnej. Przecież wiadomo, że nikt nie pije. Mówię takie przykłady proste. A o czym myślisz, myśl kieruje energię. Czy w stronę nowego świata? Dziękuję bardzo i życzę świadomych wyborów.